Witam. Teraz coś niecoś o zmianach na stronie facebookowej. Co tu można zmienić? Można dodać zdjęcie profilowe, można dodać zdjęcie w tle. Co można jeszcze zrobić? To wcześniej już omawiane, jak stworzyć stronę. No to wejdźmy sobie na przykład na PC Game Magazine. Jak alternatywnie stworzyć stronę na Facebooku. Jeżeli mamy, no możemy się zalogować na przykład z tej strony tego użytkownika, tego fanpage'a, tudzież z użytkownika osobistego, czyli osoby na Facebooku. I tu z prawej strony mamy zielony buton Otwórz stronę. Klikamy na to lewym przyciskiem myszy. I teraz skorzysta z serwisu Tetarety, żeby coś tam trzeba się przerzucić na użytkownika osobistego, bo musi z czegoś czytać tutaj, pobrać dane. No i co jeszcze? Co jeszcze można tutaj dodatkowego zrobić? W sumie nic. Bo już przedstawiłem wcześniej to, co można zrobić. No, otworzyliśmy tą stronę, ona jest tu. Zapamiętajmy, że tu, jak rozwijalne menu mamy, to jest tu. I wśród innych, tu jest taki pasek przewijania. Oraz, no jak, no jak zrobić tak, żeby na przykład zmianę. Czasem spotykam się z takim problemem, że dodaliśmy zdjęcie i film. Przeszli zdjęcie, film. I kolejność nie pasuje. No to dla przykładu prześlę zdjęcie z dysku akurat. Albo nie. No tylko tak. Zdjęcie i film. Tylko z dysku. Bo jakbyśmy chcieli na przykład strony internetowe, na przykład z link dać, no to jest prosta sprawa. Wchodzimy na zdjęcie. Zdjęcia. Wpisujemy w Google, na przykład sobie tutaj graficzkę, wejdziemy w graficzkę najprościej i weźmiemy takie przykładowe zdjęcie, example, fotografii.pl, niech będzie. Pokaż obraz, tu klikamy sobie. Ważne jest to, żeby pobrać link. Jeżeli nie możemy kliknąć tego pobierz obraz i chcemy z jakiejś strony internetowej pobrać to zdjęcie, to klikamy prawym przyciskiem myszy na to zdjęcie i kopiuj adres URL grafiki. To jest ważna informacja. I wchodzimy tu i wklejamy w status. Ono się tu pojawi. Klej. Ono się tu pojawi. To jest ryzykowne, bo ktoś może potem usunąć to zdjęcie albo coś. No ale to najważniejsze, żeby zademonstrować teraz. No i co dalej? Drugie zdjęcie. Drugie zdjęcie, no i po prostu chcemy przedstawić to zdjęcie pierw, a potem to. Takie standardowe. Kopiuj adres linku, kopiuj adres URL grafiki i tutaj wklejamy. Jest taki problemik, bo wkleiliśmy te dwa zdjęcia i pomyliła nam się, ups, pomyliła nam się kolejność. No nie chodziło mi o to, żeby to w tej kolejności było. No, odświeżę to, żeby to było widać, że to jest zdjęcie. Nie jest zdjęcie. A to dziwne. Jest zdjęcie wyświetlone, a tu się wyświetla tylko link. No ale to nic. No ważne, że wyobraźmy sobie, że tu jest zdjęcie, tak jak tu. I pomyliło nam się. No to cóż, no, zmieniamy. Zmieniamy. Pamiętamy, że chodzi nam o te zdjęcia dwa. Gdzieś na dysku możemy je mieć zapisane. No to tu. Prawy. Ukryj na stronie albo usuń. Dla pewności usuniemy. Usuń. I mamy już usunięty ten. I teraz mamy ten. No i dla pewności sobie tutaj kurczę, cykuś, mykuś. Wklejamy. Pierwsze to mamy, tamto mieliśmy pierwsze, teraz wklejam, nie, znowu w koło macie w jednej to samo, przepraszam bardzo. Usuwamy też to.
i wklejamy to, Ctrl V, tu się pokazuje zdjęcie. Chyba, że no nie ma takiej opcji, jest. Opublikuj. I kolejność zmieniona. No i jest to zdjęcie i ono oczywiście musimy wejść teraz na to, kopię adresu grafiki, nie zapisz jako, a no, to. Kopię adres URL grafiki, no i umieszczamy tutaj to zdjęcie. To jest taki paradoks, no, żeby to tak ująć jednym słowem. Jakby się zdarzył taki, no to można sobie tutaj taki screenshot użyć. Dodaj zdjęcie w tle, dodaj zdjęcie, no to każdy wie, z dysku pobieramy to, co zapisaliśmy, dodaj zdjęcie, można zmieniać, dodawać zdjęcie. To jest akurat Facebook, taki portal, który daje możliwość pokazania zdjęć, filmów oraz treści. Czyli większość takich fantastycznych rzeczy z internetu. No i cóż, no. To jest na razie strona PC o komputera. No, taką stworzyliśmy. To jest prowizoryczna strona, ona zniknie. Ale zachęcam do udzielania się i ogólnie tutaj jest mnóstwo opcji Facebooku, które mogą wpłynąć na jego pozycję. No tu można zedytować i no dla przykładu no, już jesteśmy na takiej stronie w ustawieniach. Już nie jest takie pcha, żeby to, żeby od razu wiedzieć, o co chodzi. Tu są opcje pola edycji i to trzeba edytować, żeby mieć lepsze wyniki. To na razie tyle, jeśli chodzi o ten filmik. Dziękuję bardzo.